Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmiku z cyklu Naruto Generations Online. Gramy sobie z kolesiem, jak widać, z Japonii. Albo ma po prostu japońską wersję gry. I ma bardzo słabego neta, więc niestety być może będą lagi. Mam nadzieję, że nie. No, zobaczymy. Kontynuuję tą tradycję i zagram sobie z kimś z Akatsuki. Tylko kim? O, to jest pytanie. Skoro koleś ma słabego neta, to ja wezmę sobie taką niekonwencjonalną postać, czyli Sasoriego. Tylko zobaczymy, w co on się zamienia, jak użyjemy... A niech się zamienia... Nieważne, co. Dobra, nie, w chipsa się będzie zamieniał. Bierzemy sobie Sasoriego. Sasori jest bardzo trudną postacią, ponieważ jest jedną z tych postaci, które używają lalek do walki. Weźmiemy sobie tutaj tą planszę, ona jest bardzo fajna. Na odległość trzeba właśnie nim walczyć, dlatego no, zupełnie się inaczej nim gra niż zwykłymi postaciami, ponieważ atak jest na odległość, a obrona trzeba być tutaj przy sobie, także nie wiem, jak mi kompletnie pójdzie. Dobra, jazda. O, jakie lagi masakryczne. Dobra, jak widać... Fuck. Dobra. Spaliłem całe drewno. Muszę się bardzo skupić. Chodź tutaj, moi... Łap Sasuke. Nie wiem w ogóle, nie ogarniam tego za bardzo jeszcze systemu tych lalek. No nie! Dobra, muszę się trzymać na dystans. To tylko wiem, że tak trzeba robić. No jak, żeby te lalki podleciały? No i kurde, no! Bijcie, Sasuke, bijcie! Dobra, jemu się już drewno kończy pomału, ale mi się też w sumie skończyło. Ale dobra, zrobimy podładowanko i zobaczymy, jakie ma... Ło, fajny. Do mnie, mój lalko, do mnie! No co jest? Gdzie jesteś? Fuck, no jak widzicie, praktycznie nie ma szans na obronę, jeżeli lalka jest już posłana daleko. Dobra, muszę się jakoś spierdzielać stąd. Dobra, podjazd, lalko. I atakujemy na odległość. Cały czas atakujemy Sasuke. Cały czas Sasuke atakujemy na odległość. To jest jedyny sposób, żeby w ogóle tutaj wygrać Sasori, bo jak podejdzie, to już jest praktycznie po mnie. Dobra, skończyło mu się drewno, więc pięknie go tutaj wykończymy, podładujemy trochę energię i poślemy lalkę dalej. I widzicie, Sasuke nawet nie może nic zrobić. Trochę jest nieogarnięty z tego, co widzę. O, oczywiście, tak. Swoje uwolnienie. To jest ten Sasuke, ta wersja Sasuke. Z czasów, kiedy... A, gin. Ale kurde, jak się umie grać Sasorin, to może być strasznie dobry. To jest ta wersja Sasuke, kiedy on był u Orochimaru. Dlatego ma jeszcze ten znak. Fuck. Walon jest Chidori. Dobra, muszę uciekać. A nie, ja będę napierał. A co? Fuck. No i nie wiem, jak to działa. O, dobra. Tak się odlatuje. No nie, zostaw mnie. Kurde, mam przesranę. No, mam przesranę. A, no tak, rzeczywiście. Kurde, jak się nie ogarnia. No nie, nie mogę zginąć z tym Sasuke. Ma jednego hita jest. Dobra, moje lalki, do mnie i atak na niego. I atak, i atak, i atak, i nie! Dobra, atak, 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 atak. Jest! Pięknie, udało się. Ło! O, mało co. Jak widzicie, trzeba strasznie ogarniać tymi lalkarzami. Tak samo jest z Kenkuro, tak samo jest z tą babcią Chiyo i tak samo jest z Sasori. Jest on dobrą postacią, jak się ogarnie. Zupełnie inny system i inna walka jest. Także dla tych, którzy myślą, że każda postać to jest, są te same kombosy, tak samo się walczy, no to niech sobie zagrają, nie wiem, Naruto i Sasori. Zupełnie to jest inny model gry. Dobra, dzięki za... Było jakieś tytuły, to byłem fajnie. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Na razie, cześć.